Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowic, a to jest kolejny odcinek z symulatora SimRail. I w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie EN57796RA. Jest to trzyczłonowy elektryczny zespół akcyjny. Oczywiście miało być dołączenie lokomotywy z wyłączonym rozruchem. Zapomniałem, że trzeba opuścić pantole. Od razu lepiej. Dobrze. Więc dajmy, że w tej chwili zagmatwania nie było. Dwa znajdują się na początku składu. Wagony o numerach 3. I jak już jesteśmy w tym miejscu, udajmy się do szafy zasilania niskiego napięcia. W wagonie numer 3 prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do. Tam też by się dało. Czemu te drzwi się same zamykają? Czemu? Tutaj nie powinno być. Dobrze, włączmy sobie bakterie i odblokujmy przekaźnik różnicowy. I po takich czynnościach możemy się udać do naszej kabiny. Siądźmy sobie w fotelu. I tak, mamy otwarte prawe drzwi, no ze względu na to, że no, już pociąg wjechał perony, już nie będziemy ich zamykać, aktywujmy sobie kabinę załączając. Rozrząd, włączmy sobie reflektory i podnieśmy tylny, jak i przedni. Pantograf. Poczekajmy, aż pantografy się podniosą i na woltomierzu pokaże się nasze napięcie sieci. Napięcie sieci ładnie się pokazało, po czym przełączamy następny kierunkowo na tryb neutralny. Kasujemy sobie SHP oczywiście. Po takich czynnościach możemy sobie zamknąć wyłącznik szybki. Ikonka wyłącznika szybkiego nam zgasła. Następnie załączamy sobie przetwornicę. Ikonka przetwornicy nam zgasła. Po czym załączamy sobie radio, telefon i prężarkę. No i to jest w sumie tyle. Włączmy sobie ogrzewanie kabiny. I na zdawni kierunku odbijemy na pozycję naprzód. Luzujemy sobie hamulec ręczny. Kran hamulca przestawiamy na jazdę. Dobrze, luzujemy, zamykamy nasze drzwi. Drzwi się zamknęły, więc semafor świeci, możemy ruszać. Ograniczenie prędkości oczywiście do 40 km na godzinę, o czym wskazuje nam nasz semafor. Warszawka niestety trochę mniej klatek, ale mam nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzać. Na końcu spadły się świecą. Opuszczamy przedni pantograf. Ten pantograf się opuścił pięknie. Mam nadzieję, że sam symulator sobie nie jest aktualnie zbyt głośny.
głośne. Rozpędźmy się. Razem jeszcze występują błędy z dźwiękiem zegara, prędkościomierza. Serio? Tak, serio. Uff, to panie, haj. Jeździsz najczęściej jaką lokomotywą? A nie się jeździ? To może cię kiedyś spotkał? To nie wiem. Czekam na Warszawie Centralnej, Centralnej, Wschodniej, Zachodniej, albo w Krakowie. Widzisz? No, ale to może do Wrocławia pojadę. Specjalnie wykupię bilecik. Po ile masz na pierwszą klasę? Spoko, dobra. Miłego kursu, bo zaraz chyba się rozłączymy. Bo zaraz radio utracę. Nawzajem i miłych świąt. Mam to światło w kabinie. Zbędny semafor na 40. No jak to za 57 mamy? Mamy trochę inną zasadę działania prawa na bolce. W zasadzie popełniania i luzowania. Popełniamy i luzujemy. Tylko żeby pociąg... A w pozycji neutralnej jest utrzymanie. Tak, owszem. Nic ci nie stanie. Pociąg sam pojedzie do Wrocławia. Panie na Grodzisku, może pan mnie niedługo będzie przyjmował, bo ja będę jechał niedługo. Okej. Jakoś do mnie ludzi nie chcą wchodzić, boją się. Panie, od Pendolino, ile pan masz opóźnienia? No i podjeżdżamy na kamień, gdzieś sygnał na semaforze wyjazd. A 91342, Warszawa, Ursus, Niedźwiadek, zgłoś się. Otwieramy. Jak wygląda służba na EN57 w Simrailu?
niby z Dziernicy, ale my jedziemy tylko do Żyrary. Do wam dalej. Niestety trasa nie jest odwzorowana. Tutaj też nie da się wleść. Po schodach się da wleść, chyba jak tak. A tu i tak nic nie ma. Ładne te ścianki. Wiem się trochę tekstury. Rozjechały tutaj również, no ale to już są szczegóły. No nawet kabelki tutaj dochodzą. Jest ktoś na Ursus Niedźwiadek może? Muszę potem dźwięki zobaczyć, czy się na pewno wszystko nagrywa. Czy sam symulator w sobie nie jest za głośny. Warszawa Ursus Niedźwiadek. Dziękuję. I tu mamy już ten nowszy, gdzie jest komputerek, tak? Analizator otwartej drzwi. Fajne. A dziś panel od klimatyzacji. A to tylko klapkę sobie mogę podnieść. Dobra, ale jedziemy. Jedziemy z koksem, nie? Czekamy na odjazd.
2 minuty i 30 sekund. O czym tu jeszcze można powiedzieć? O tych pociągu w sumie. Nie wiem. Chyba wszystkim powiedziałem, co było najbardziej istotne. No, to można otworzyć. Ktoś tam lusterko ukradł. To normalnie powinno być. No właśnie, jeszcze można się wychylić przez okno. Trochę to czasu zajmuje, ale można. Trochę tak jak w maszynie. No i na przykład zrobię tego. Już okno zamknie, okno już nie można się wychylić. Jakby było dotąd otwarte. Jak jest tak, to już można? Nie. Nie ci ja. Można się, nie musi być do końca otwarte. Dobra, uchylmy sobie i tyle. Chociaż coś, niech powietrze wpada świeże. To wiadomo, czym pachniało w tych starych EZ-ach. Może nie akurat w kabinie maszynisty, ale no, każdy sobie zdaje sprawę, jaki tam zapach chyba panował. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ale każdy sobie sprawę z tego musiał dać. Jasne. Coś mówiłeś, czy coś? Coś mówię? Dobrze, i odwrót. Ważnie naprawili w końcu. Ważnie naprawili? A co, były problemy jakieś? No, ważnie nie szło, nie zaliczało. A czym jedziesz? Kibelkiem. Do Warszawy Wschodniej czy na Skierniewicę? Wschodniej. To może się spotkamy do Centralnej. Ale jednak nie, bo ja mam 10 minut opóźnienia. Miłego Bożego Narodzenia, jakby co? Dziękuję wzajemnie. Wzajemnie do niego. Ej, ile tu są jakieś boty? Serwera, że mnie nie zaliczało Parzniewa i to wielu osobom. No i na przykład jak ja oglądałem takiego YouTubera granatą, no to nie zaliczyło, nie? Po prostu nie wie. Teraz przejeżdżałem przez Parzniew. Czy? A ile masz opóźnienia? Ja już mam 15. Kibelek po ekspresowym jechał.
chyba coś tam nie słychać. Warszawa Zachodnia to 91342, czy będzie wjazd? Okej, okay, dziękuję. Co ten bez wjazdu? A, bo poziom. Dobrze, drodzy Państwo, ale resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.